Witajcie w samym środku Czarnego Serca. Zwierzęta na przestrzeni tysięcy lat w historii człowieka otrzymywały różne role. Przeszły one drogę od bycia jednocześnie naszymi ofiarami, jak i łowcami, później część z nich udało się okiełznać i zaczęliśmy je wykorzystywać jako zwierzęta hodowlane, jeszcze później przyszedł etap eksperymentów na czworonogach, by finalnie część z nich stała się naszymi partnerami życiowymi, dzieląc z nami nasze cztery ściany. Dla jednych zwierzę jest święte, dla innych zwierzak jest przyjacielem, ale są też i tacy, co uważają, że zwierzęta to tylko bezmyślny kawałek mięsa. Zwierzęta nie powinny mieć praw, ponieważ nie płacą podatku. Zwierzęta to tylko maszyny zrobione z mięsa. Życie zwierząt nie ma wartości moralnej, jedynie użytkową. Zwierzęta nie czują bólu, dlatego że nie mieszka w nich żaden wewnętrzny obserwator, który mógłby ten ból odczuwać. Zwierzęta to tylko maszyny, takie samo jak komputer, zdolne do prowadzenia pewnych obserwacji, ale bezduszne. Według mnie właśnie nadawanie praw zwierzętom jest objawem antycywilizacji, jest objawem upadku cywilizacji. Dzisiaj skupimy się jednak na wykorzystywaniu zwierzaków. YouTube jest pełen obrzydliwych treści, pozornie słodkich i bohaterskich, a w rzeczywistości krzywdzących zwierzęta. Prawda obnażająca kanały ratujące zwierzaki została idealnie przedstawiona i podsumowana przez takich twórców jak Nick Crowley, Internet Anarchist czy Nexpo, a na polskiej scenie tego samego dokonali Wardęga czy Damakier. Popieprzeńcy, którzy zapoczątkowali ten trend, sami wystawiali małe koty czy psy na niebezpieczeństwo, wielokrotnie samemu je nawet krzywdząc, by na nagraniu wyjść z bohaterską twarzą, pokazując jak się je ratuje. W koło i w koło i w koło te same psy, te same koty po kilka razy tygodniowo wpadały w różne dziury, robiły sobie nowe rozcięcia czy uszkodzenia kończyn. Istnieje jednak kolejna nowa nisza, o której na polskim YouTube jeszcze nie słyszałem. Barnacle to nazwa, która mocno kojarzy mi się z Half-Life'em, czyli serią gier, gdzie potwory o tej samej nazwie przyczepione do sufitu tylko czekały, aż główny bohater się im napatoczy. W rzeczywistości wąsonogi lub pąkle, bo tak brzmi ich polska nazwa, mają jedną cechę wspólną ze swoimi cyfrowymi odpowiednikami. Nie polują na ofiary, ale za to przyczepiają się do różnych powierzchni równie sprawnie. Nie muszą to być płaskie powierzchnie. Takie miejsca jak kamienie, rafy koralowe, dna łodzi czy skorupy żółwi nie są dla nich problemem. I to właśnie usuwanie ich z tych ostatnich pod pretekstem ratowania twardoplecych gadów jest problematyczne. Barnakle, bo taka ich nazwa mi dużo lepiej pasuje, są stworzeniami żyjącymi w morzu i nigdzie indziej. Żółwie natomiast dzielą się na wiele podgrup. Z tych najbardziej znanych są to lądowe, błotne oraz wodne. I to na wodnych się nie kończy, bo te również dzielą się na słono, jak i słodkowodne. Bydlaki, które fabrykują swoją pomoc żółwiom, ze względu na trudny dostęp lub zupełny brak tych morskich w swojej okolicy, wykorzystują do tego żółwie słodkowodne, przyklejając im do skorup różne brudy oraz w głównej mierze właśnie barnakle, by na filmie zdrapywać z nich to, co sami uprzednio dokleili. Okej, dlaczego jest to takie straszne? New England Reptile, żółwi specjalista, wypowiedział się na ten temat. Po przestudiowaniu ponad 200 filmów ze zdrapywaniem za pomocą noża, barnakli czy kamieni przyklejonych do żółwi, stwierdził on, że 99% filmów jest tworzonych przez jedną i to tą samą grupę osób z Wietnamu. Na potwierdzenie swojej tezy udowadnia on, że na wielu filmach sprzed tej żółwiej działalności oraz już po niej widoczny jest w koło ten sam mężczyzna, a do setek filmów wykorzystywanych jest w kółko szóstka żółwi, które, na dodatek jak wspomniałem, są słodkowodne i wypuszczanie ich do oceanu po rzekomej interwencji zwyczajnie wypala im gałki oczne przez stężenie soli w wodzie, nie wspominając nawet o problemach skórnych. So after downloading and scrubbing through nearly 200 barnacle removal videos, I've come to the conclusion that 99% of these videos are made by the same person. There's just one creep doing this. They're using the same turtles over and over again. And I know this because I spend entirely too much time hyperfocusing on things most people wouldn't. Żółwie te na dodatek mają unerwione skorupy, przez co proces zdrapywania jest niesamowicie bolesny dla nich samych. Just imagine returning home after every trip to the beach just to have the stuff glued back on your shell. So it can be scraped off with anything from a sharp blade to a fork the next day. Turtles have nerve endings in their shells. Having things glued to your shell, only to have them consistently scraped off, is can't be good. Jeden z gatunków żółwia wykorzystywanego do filmów jest typem miękkoskórym,
co charakteryzuje się delikatnym pancerzem, a odrywanie barnakli przyklejonych na superglue zwyczajnie zrywa mu skórę z pancerza i zostawia plamy kleju. It's a freshwater species of turtle. This is a fly river turtle that they glued and it has a soft shell. Its shell is soft and leathery and they glued barnacles to the shell to make this fake video. That is so twisted. Not only that, but they're putting them in the ocean. They're literally letting them swim around in salt water. That's not good for them. This is a freshwater species. They're burning its freaking eyeballs. Look, it's leaving lesions. You're literally ripping the freaking skin off the shell of the turtle here. Because they glued the barnacles to this fly river turtle. Autorzy tych filmów po czasie przestali się nawet starać upozorować sytuację z barnaklami i przyklejają tak oczywiste rzeczy jak kamienie czy muszle. That's not even super glue, that's hot glue. So you put hot, burning hot glue, which is basically melted plastic, to the shell of the turtle, which can feel all of this. This is so obviously just... These are seashells! They glued seashells! These aren't even barnacles! Wiedząc, że głupi Europejczycy z chęcią obejrzą kolejny film, w którym biedny żółw zostaje uratowany. I ten koszmar się nie kończy. Jeden i ten sam żółw w koło i w koło i w koło i w koło jest łapany, znowu jest mu coś przyklejane do pleców, znowu jest to odrywane, w zasadzie powodując mu koszmarny ból, znowu jest wypuszczany do słonej wody. Jest to zwykłe okrucieństwo. Znęcanie się nad zwierzętami jest strasznym czynem, to nie ulega wątpliwości. Znęcanie się nad nimi ku uciesze nieświadomej publiki i dodatkowo zarabianie na tym sporych pieniędzy to zupełnie inny poziom, z którym mamy tutaj do czynienia. I niestety, wpływają na to dwa czynniki. Pierwszym jest chciwość i bezduszność autora. Drugim zaś naiwność widzów. By pomóc tym słodkowodnym stworkom i zmusić do zaprzestania takiego procederu, możemy zgłaszać takie kanały, by skutecznie ucinać im zasięgi oraz zainteresowanie. Niestety, dopóki temat fałszywej pomocy zwierzakom będzie tak bardzo klikalny, dopóty okrucieństwo wobec nich będzie niczym więcej, jak obrzydliwym zarabianiem nasiąkniętych cierpieniem pieniędzy. Czarne serce.